wieczór Państwu. Zacznę od początku. Zagram pieśń uliczną z wczesnych lat 80., opisującą najprostszą sytuację na świecie, czyli kolejne zgarnięcie na komendę. Różnica była taka, że wtedy, że po raz pierwszy ktoś odezwał się, władza do mnie odezwała się per pan. To było pan Maleńczuk, tak tyle. Jedenasta wieczorem, ktoś dzwoni do drzwi. Już wiem, co jest o, lecz udaję, że to nic. Jedenasta, dzwonek do drzwi. Już wiem, co jest o, lecz udaję, że to nic. Pan Maleńczyk, no tak to ja. W opisie dzisiejszego koncertu napisano: Maciej Maleńczuk, artysta, jak powszechnie wiadomo, nieobliczalny, z czym trudno się nie zgodzić, ale czy w tej nieobliczalności nie ma takiego drugiego dna? Czy prawidłowo interpretuję pana działalność sceniczną, jeżeli powiem, w parze z kontrowersją idzie ważny przekaz? Co do nieobliczalności, nie mam choroby psychicznej, mam prawo jazdy i absolutnie jestem człowiekiem obliczalnym. W tym kraju wystarczy powiedzieć parę słów prawdy, żeby cię uznano za nieobliczalnego. Trafna wypowiedź, dlatego że czasami trzeba powiedzieć coś niezwykle kontrowersyjnego, żeby przekazać też ważną informację. Czy pan też próbuje coś takiego właśnie robić? Powiedz mi, czy co jest bardziej kontrowersyjne? Wywieszanie plakatów z rozszarpanymi ludzkimi zwłokami, czy zwrócenie uwagi tym ludziom, żeby tego nie robili? Bo w odczuciu moim bardziej kontrowersyjne jest zwrócenie im uwagi. A moim zdaniem jest zupełnie odwrotnie. Żyjemy w świecie paradoksów, się albo przyzwyczaj, albo to trzeba polubić, to trzeba lubić. Sztum to jest więzienie dla małolatów i łaba to jest więzienie dla małolatów. Wałcz to jest więzienie dla recydywy. Bransoletki to są kajdanki. Chłop, cywilowie robią klucze do cel. Ciekaw jestem, gdzie bransoletki robi się. Może firma jubilerska Sztum, może firma Wałcz. I tak wkładem do Zenita otworzy się dam. Pan Maleńczyk, no tak to ja. Tak się zastanawiam, jak to było na początku pana kariery zawodowej. Czy też był pan taką osobą, która nie bała się powiedzieć to, co myśli, czy jednak te początki były trochę trudniejsze? To znaczy, wiesz, ja w wieku lat 19 otrzymałem bilet do wojska. I postanowiłem się z tym nie zgodzić. Otrzymałem za to 2-letni wyrok i sobie spokojnie odsiedziałem go w więzieniu. Więc to chyba od początku tak było. A potem od razu zacząłem grać na ulicy, co też tego nie wolno było robić, no nie? Bo powodowałem zbiegowiska. Więc ilość moich wizyt na komisariatach w tamtym okresie przekraczała wszystkie normy. Także niestety w tej chwili ja już jestem grzecznym tatusiem, wiesz. I wydaje mi się, że właśnie nigdy nie popełniłem żadnego przestępstwa, mimo to byłem wielokrotnym pensjonariuszem na różne sposoby. Później mi się zdarzyło popełnić tam jakieś przestępstwo typu tam kogoś zelżyłem, co nie trzeba. A może i trzeba było. Dzisiejszy występ jest to retrospekcja dotychczasowego działania scenicznego. To jest one man show, to jest nawet trochę stand-up, tylko że na siedząco oczywiście, bo ja gram na takim krzesełku specjalnym, ale w dużej mierze jest to stand-up. Ponieważ każda z tych piosenek ma swoją historię, czy to historię powstania jej, czy też historię, jaka jej towarzyszy, bo każdej z moich piosenek towarzyszy jakaś historia, nie? One się nie wzięły z powietrza. Czy podczas dzisiejszego występu właśnie ludzie usłyszą dużo takich trochę zakulisowych historii, jak to było w tej twórczości? Ja się zastanawiam, czy właśnie nie za dużo czasem gadam, tak właśnie zastanawiałem, czy dzisiaj gadać więcej, czy mniej. Ja się potrafię całkiem, wiesz, też rozgadać, nie na jakiś temat, jak podejmę, nie daj Boże polityczny, to się potrafię rozgadać dłużej. I także tutaj to jest oczywiście nie tylko piosenka, ale jest to, ja na to mówię, stand-up na siedząco. Jest dużo gadania. 15 stopni mrozu, wieje wschodni wiatr, po bokach idą oni, w środku idę ja. Nie boję się niczego, przecież każdy wie, gdy zagrozi ci coś złego, oni będą chronić cię. Pan Maleńczyk, no tak to ja. Niech ma się nie ślizga,
bo pan sobie rękę złamie. Dzisiejszy koncert to powrót do korzeni mocnego, szorstkiego i minimalistycznego grania. A to jakiś bałwan napisał. Nie mówię, że szorstkie, wiesz, ja nie gram na gitarze, wiesz, w stylu Joe Satrianiego, nie? Nie pieszczę dźwięku, znaczy mi gitara jest potrzebna do nadawania rytmu, nie? A harmonia jest, spełnia drugorzędną rolę tutaj. Główną rolę dla mnie jest istotną, spełnia rytm, ponieważ jestem... Nie wiem, co się tu przechwalać czy coś, ale mało który artysta solo gra tak rytmicznie jak ja. Nie potrzebuje sekcji. Czy publiczność, która... Mi noga wystarczy, nie? Czy publiczność, która przychodzi na pana koncerty, właśnie tego trochę nie oczekuje? Nie wiem, nie sądzę. Ale w dobie trochę czasu, kiedy jednak w telewizji są zdominowani artyści, gdzie jest dużo gry świateł, show, chórki... Oczywiście mnie ludzie pytają, gdzie mam płytę, nie? Ja mówię, dobra, dzisiaj jest występ, jest solo. Dobra, wiemy, że jest występ solo, ale gdzie masz płytę? Nie? Nie mam płyty i dziwię się, że ludzie tak łatwo dali się przyzwyczaić do tego. Artyści was oszukują, jeżdżąc z płytą. Bo to w końcu umiesz grać, czy leci z płyty? Wiesz, co ty wykonujesz de facto dla nas tutaj? Puszczasz nam taśmę? Dzisiejsza publika daje się na takie rzeczy nabierać. Gdyby nie sytuacja polityczna, pewnych utworów bym nie grał. A ja w tej chwili nawet Czerwone Tango gram, bo w ogóle odkryłem coś. Wiecie, dlaczego to jest biało-czerwona drużyna? Bo połowa czerwonych. I proszę się przyjrzeć strukturom. No. W politykę może nie wchodźmy, bo nie wiem, czy to nie jest zbyt delikatny temat, podejmować. To nie jest w ogóle delikatny temat. To w ogóle to jest jedna wielka hamuwa i dlatego się ludzie boją. Strach jest. No dobra, no to niech będzie trochę tych kwestii politycznych. Jest. Jak pan dzisiaj reaguje na tym, co się dzieje? Reaguję tak, jak czuję. Trochę się z tego śmieję też. Pozostaje we mnie jakieś takie dziwne przekonanie, że wcześniej czy później pozagryzają się nawzajem. I że to tak bardzo długo nie potrwa, jak są wszyscy przekonani. Potem poszło już raz, dwa, niebieski duży wiatr, depozy 4-8, kolegium Tiberia, wina i kara, problem od lat, rozwiązany w minutę. Miałem szczęście i tak, pan maleńczył, no tak to ja. Pan bardziej na siebie uważa.